Każdy z nas co roku produkuje 15 kg elektrośmieci, wymieniając chociażby swój stary telefon na nowy. W jednej tonie telefonów komórkowych mamy 340 kg miedzi, 3,5 kg srebra i 320 g złota. To często dużo więcej niż w naturalnych rudach. Unia Europejska chce się uniezależnić od dostaw surowców kopalnych. Aby ten proces był możliwy, potrzebujemy wykwalifikowanych pracowników, specjalistów urban mining. Politechnika Wrocławska właśnie otworzyła nowy kierunek studiów magisterskich urban mining. Po naszych studiach będziecie potrafili krytycznie ocenić potencjał bazy surowcowej, zaproponować i zaprojektować skuteczne metody przetwarzania surowców do cennych produktów z takich odpadów jak zużyte pojazdy, elektrośmieci, budynki, instalacje czy ścieki. Tak komplementarne podejście do problemu wymaga interdyscyplinarnego programu studiów. Dlatego oferujemy Wam zajęcia ze specjalistami z dziedziny chemii i górnictwa. Na Wydziale Chemicznym będziecie mieć zajęcia z inżynierii procesowej, różnych metod przetwórstwa odpadów, w tym fizycznych, fizykochemicznych i biologicznych, jak również metody instrumentalne w analizie produktu i biomonitoringu, kończąc na studium wykonalności projektu. Na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii będziemy prowadzili zajęcia w ramach tego kierunku, które są skoncentrowane na inwentaryzacji tych zasobów antropogenicznych, a więc tych, które człowiek pozostawił po swojej bytności, zarówno odpady pogórnicze, jak i te, które są związane z odpadami komunalnymi. W nich znajduje się dosyć dużo użytkowych surowców, począwszy od takich jak na przykład gaz wysypiskowy, który może być i powinien być wykorzystany do produkcji gazu syntetycznego poprzez surowce takie jak szkło, metale, a skończywszy na surowcach, które są z grupy ziem rzadkich. I to my na Wydziale tego typu inwentaryzację prowadzimy i jednocześnie chcemy nauczyć naszych przyszłych studentów czy absolwentów tego czterosemestralnego kierunku. Będziemy prowadzili zajęcia z wykorzystaniem nowych technik satelitarnych, które nam posłużą do identyfikacji i oceny tych potencjałów antropogenicznych, potencjałów surowcowych. Następnie nauczymy praktycznych zasad oceny tych potencjałów, jak również ekonomii związanych z ich wykorzystaniem. Nasz kierunek będzie prowadzony w języku angielskim. Chcemy otworzyć taką możliwość studiowania dla studentów z różnych krajów, stąd ten angielski. Chcemy przede wszystkim, żeby to były studia bardzo praktyczne, które są związane z nabyciem przez studenta umiejętności. Serdecznie zapraszamy przyszłych studentów, którzy chcą studiować na tym kierunku, a skończyli licencjat lub studia inżynierskie właśnie do studiowania tego kierunku, jakim jest urban mining.